Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Małgorzatą Brzozą, numerolog czy numerologiczką, jak zwał to zwał. I autorką wielu książek na temat numerologii. Ilu w tej chwili książek? W tej chwili 12, aczkolwiek 4 są o pozytywnej werbalizacji. 2 z tych książek to tytuły wydane w Czechach. Dobrze. I chciała się ze mną skontaktować, taki pierwszy temat, dlatego że oglądnęłaś moją interpretację rysunku piramidy z tyłu jednodolarówki, no i chciałaś się do tego odnieść. Więc proszę powiedz, co ja takiego ciekawego tam powiedziałem? Powiedziałeś bardzo dużo ciekawych rzeczy a propos cyfr, aczkolwiek w takim ujęciu jednostronnym. Najbardziej poruszyła mnie interpretacja dziewiątki, że dziewiątka została potraktowana bardzo płasko. Dziewiątka jest specyficzną energią. Stoi na orbicie najdalej od Słońca. Tak? Skąd się w ogóle bierze ta systematyka dziewięciu? Ponieważ nasza gwiazda pierwotnie miała 9 orbit. Tak została ukształtowana. I w tym systemie solarnym funkcjonuje 9 energii twórczych, głównych i wiodących. I ta na ostatniej orbicie to jest energia, która wychodzi od nas na zewnątrz. To jest już dojrzałość, która potrafi uczyć innych etyki, w którą sama wierzy i etyki, którą sama czyni, czyli to, co sobą wyraża. Zawsze, kiedy jest kumulacja trzynastki, zawsze, kiedy jest czwórka bardzo silna, mamy do czynienia z oszustwami. Zawsze mamy ludzi, którzy chcą nasze pieniądze wziąć i którzy chcą wykorzystać nas do własnych celów. To jest dzień, w którym na pewno nie wolno podpisywać żadnych ważnych umów. Bez względu na to, czy to będzie dla mnie dzień prosperity, to na wszelki wypadek nie podpisywać niczego ważnego. Nie kupować, nie sprzedawać. Nie ufać ludziom. Nawet posunąłbym się do takiej sytuacji, nie podpisywać żadnej formy współpracy, nawet jeśli to ma być mój prawnik albo moja księgowa. W ten dzień konkretny. W ten konkretny dzień na pewno. Mhm. Bezwzględnie. Nieużywanie wibracji V to jest brak dostępu dla nas do realnej oceny sytuacji na poziomie duchowym. Mamy z kolei nadmiar litery WU. Tak. To jest piątka. Co to jest? Piątka. Energetycznie piątka. W związku z czym w nas wręcz kipią emocje. My jesteśmy targani jak sztorm. Jak się coś zapali, to jak stuk siana i my wszyscy w całą stronę zwracamy swoje emocje. A z kolei jak gra dobicie, to wszyscy płyniemy w tamtą stronę. Nie zachowujemy w sobie strefy, która nie ulega wpływom, ponieważ mamy ogromne przeładowanie reakcji emocjonalnej na zdarzenia zewnętrzne.